wspieramy rozwój Polski i Polaków, to hasło i motto strategii PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020. W czasie realizacji tej strategii dzisiaj, w 2018 roku, obchodzimy szczególny czas, czas obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celebrowanie wielkich rocznic ma trudne do przecenienia znaczenie dla utrwalania wiedzy o naszej historii, o kształtowaniu tożsamości Polski i Polaków, okazywanie szacunku, co jest najcenniejsze w spuściźnie naszych przodków. Zaryzykuję jednak tezę, że bohaterowie tamtego czasu oczekiwaliby od nas współczesnych czegoś więcej niż tej celebracji utrwalania pamięci tożsamości. Czegoś na miarę ich marzeń o wolnej Polsce 100 lat temu. Może więc warto ten roczniczowy czas, który obecnie przeżywamy, wykorzystać na realizację śmiałych pomysłów, które wielu kolejnym pokoleniom Polaków zapewnią lepszą przyszłość, bezpieczeństwo i trwały fundament pod przyszłe sukcesy. Powtórzę tutaj za marszałkiem Piłsudskim i cytującym go w swoim exposé premierem Morawieckim: niech kieruje nami romantyzm celów i pozytywizm efektów. Jak te hasło przełożyć na konkretne działania? Z fotela prezesa największego banku w Polsce widzę cały przekrój rodzimej gospodarki, od setek tysięcy mikrofirm po największe korporacje. Gdy spotykam się z przedsiębiorcami, nawet dzisiaj tutaj odbyłem kilka rozmów, widzę, że jest olbrzymi potencjał rozwoju, a także liczne ograniczenia, które sprawiają, że wciąż gonimy najlepszych, zamiast z jednej z kluczowych pozycji narzucać tempo wyścigu. Abstrahując od makroekonomicznych wskaźników, wystarczy powiedzieć, że wciąż nie możemy doczekać się polskiego produktu, koncernu czy marki, która byłaby tak globalnie rozpoznawalna jak General Electric, GE, japońskie Sony, niemiecki BMW czy Volkswagen, szwedzka IKEA, duńskie Logo czy szwajcarskie Nestle. A jestem przekonany, że jest to możliwe, dającej się przewidzieć przyszłości. Najpierw na zachętę parę słów o potencjale. Nie mamy się bowiem czego wstydzić, a jeśli chodzi o zdolność do innowacyjnego, nieszablonowego myślenia, ani o liczbę branż, której liderzy przy pewnym wysiłku są w stanie zawalczyć, jeśli nie na światowym, to na europejskim poziomie. Przed chwilą mieliśmy prezentację kilku firm, które są na progu takiego wyścigu, na progu myślenia o wielkości. Nikt już dzisiaj nie dyskutuje z faktem, który został podniesiony 2 lata temu przez premiera Morawieckiego w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, że innowacyjność jest najważniejszym wyzwaniem naszej współczesnej polskiej gospodarki. Żyjąc obecnie w warunkach gospodarki 4.0, im lepsze stworzymy warunki do tworzenia nowoczesnych technologii, ich dojrzewania i komercjalizacji, powtórzę komercjalizacji, bo jak Państwo widzieli tutaj są doskonałe przykłady świetnych, doskonałych pomysłów, brakuje im natomiast skali tej komercjalizacji, która przełoży się na miliony, miliardy polskich złotych czy miliardy dolarów. No i tutaj wykorzystam ten fakt, patrząc na premiera, na ministra Kwiecińskiego, że sprostuję tą informację, która poszła w świat, była transmitowana przez telewizję Trwam, że firma Wish nie jest wartościowsza od PKO Banku Polskiego. Co prawda nasza kapitalizacja na wczoraj wynosiła 53 miliardy polskich złotych, ale jest to równowartość 14-15 miliardów polskich, 14-15 miliardów dolarów amerykańskich, czyli te 10 miliardów to jeszcze jest jakiś, powiedzmy, jest jakaś różnica i my się szybko nie poddamy, także będziemy walczyli o to, żeby kapitalizacja PKO Banku Polskiego była większa. W
Wracając do tej kwestii wynalazczości i innowacji i mówiąc o tej komercjalizacji, to właśnie chciałem zwrócić uwagę, że nie potrafimy przekuwać talentów w wartość. Minister Błaszczak mówił właśnie o kwestii polskich informatyków, ich bardzo dobrej pozycji, ale bardzo dobrej pozycji mierzonej w kategoriach takich indywidualnych, w kategoriach studenckich. PKO Bank Polski od wielu lat wspiera konkursy Mistrzostwa Polski, Świata w programowaniu zespołowym. Jesteśmy sponsorem programistów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskiego, także doskonale znam tą historię dotyczącą informatyki. Natomiast nie mamy żadnej polskiej wielkiej firmy w obszarze IT. Nie mamy, bo jesteśmy na tym wczesnym etapie poszukiwania wartości w tworzeniu tego typu firm. A mówiąc o tym, że nie mamy się czego wstydzić, to chciałbym przypomnieć tylko, że to Polacy byli autorami takich wynalazków jak lampa naftowa, kamizelka kuloodporna, walkie-talkie, helikopter czy niebieski laser. Dziś stoimy przed szansą, żeby tego typu wynalazki, które też dzisiaj żeśmy tutaj oglądali, próbować skalować, używając tej terminologii scale-up, prawda, czy próbować komercjalizować, aby polskie firmy również były warte, które nie istnieją jeszcze, żeby były warte ten przysłowiowy miliard dolarów, żeby były tym polskim jednorożcem. I chciałbym, żeby na tych pomysłach, które są prezentowane w Polsce, a tutaj państwo, którzy prezentowali, mówili na przykład o tym, że ich szef, lider wyjechał właśnie do Bostonu prezentować rozwiązanie ich firmy. Pojechał w konkursie, który organizował PKO Bank Polski. Jesteśmy tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, akceleratorów, które wspierają nowoczesne polskie pomysły. Jest to program Mass Challenge, który został sprowadzony do Polski właśnie przez PKO Bank Polski i w Europie kontynentalnej. Ten amerykański program jest jedyny, drugi jest w Londynie, a trzeci w Izraelu, prawda? Także jesteśmy na początku drogi, żeby budować te wartości, które są w tej nowoczesnej gospodarce bardzo, bardzo ważne. Drugi element, który chciałem poruszyć oprócz tej wynalazczości i rozwoju małych firm, to jest współpraca i łączenie. Współpraca i łączenie. Nie wiem, czy wśród tych tutaj firm, które były, widzą mniej więcej sobą zależności, ale cierpimy na to, że mamy dużo małych firm, troszeczkę średnich, bardzo mało dużych. Jednym z elementów normalnych w gospodarkach rozwiniętych są przejęcia, są połączenia. No i chciałbym, żeby polskie firmy również szły w tym kierunku. Z jednych z analiz, które czytałem dotyczące polskiej gospodarki, no wynika taka teza, z którą zgadzam się, że w Polsce brakuje nam, porównując się z gospodarkami krajów rozwiniętych Europy Zachodniej, około 200 firm o obrotach powyżej miliarda złotych. 200 firm o obrotach powyżej miliarda złotych. No i mam nadzieję, że na tej sali są tutaj polscy miliarderzy. Panowie, patrzę na was, prawda? I mam nadzieję, że jeżeli dostąpicie takiej wielkości, to również się będziecie nią dzielić, czego wam bardzo życzę. Dziękuję bardzo.